Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana na kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby wam pokazać kolejny gigabłąd, który się zdarzył na moim koncie. Ja nie wiem co się dzieje, ale ostatnio jakieś mega błędy ja mam na swoim koncie. Najpierw dostałem wszystkie nagrody z Alei Pucharków I o tym był jeden z odcinków ostatnich Więc możecie zobaczyć go na kanale A dzisiaj moi drodzy oprócz tego, że dostałem to To jeszcze dostałem inne nagrody Więc naprawdę było to mega mocne Zaraz wam pokażę shota z live'a Bo nie grałem w BESA poza live'em Odpaliłem live'ika, wchodzę a tam takie dymy Więc zaraz zobaczycie Jeszcze zanim zaczniemy moi drodzy Strzelcie łapkę w górę Umówmy się tak, jeżeli dobijecie 3000 łapek w górę Wiem, że jest to dużo Ale myślę, że dacie radę To wbijam jakąś Postać na 30 rang, więc jeżeli chcecie powrót pandy, który wbija postać na 30 rang, tutaj macie szelkę. Tutaj macie Barleya na 30 na przykład, albo Idbita na 35, więc jeżeli chcecie, abym wbił postać na 30 rank, zostawcie łapkę w górę, 3000 i wbijam. No i pod ostatnim odcinkiem udało wam się dobić ponad 1000 łapek w bardzo szybkim tempie i powiedziałem, że jak to zrobicie, to wbijam 30 tysięcy, więc już zacząłem. Brakuje mi 900, ale mam czas do końca tego tygodnia, będę to wbijał na live'ach, więc zapraszam. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, lecimy po 250 tysięcy i macie teraz szota. Co jest grane? Czemu ja dostałem rekompensatę? Patrz, ja mam nagrody z Alei I jeszcze rekompensatę dostałem wy, ty, wy co jest grane, ty gościu? No kredytów nie, kredytów niestety nie dostałem. CO?! Ja w to kliknąłem! Co ty gadasz, chłopie, co jest?! CO?! To jest największy błąd w Brawl 2.0, ty... To mi doliczyło punkty sławy, ty nie! ho <ścoughs> Co ty gadasz, chłopie? Dobra, ty. Ja to odbieram. Oni mi dali rekompensatę, a laga miałem. Ha-ha! <ścoughs> Co ty gadasz, chłopie? Co jest grane? Ty, monety, chłopie, wszystko, spreje. Dawać mi tu wszystko. Nie, no widzowie, takie rzeczy tylko z kodem panda. Widzicie? Jakbyście mieli wpisany KODZIK panda, byście dostali rekompensatę, I jeszcze nagrody za darmo. Ja nie mogę, coś się odwaliło. Ty mogę jeszcze raz to kliknąć? Nie, już nie mogę. Ale co jest grane? Ja w tu kliknąłem i normalnie to dostałem. To jest powalone, patrzcie. Tu mam normalnie zalej pucharków. I jeszcze oprócz tego dostałem rekompensatę. No patrzcie, nabiło mi punkty sławy. Yy, kasę dostałem, punkty mocy dostałem, ty to jest powalone, naprawdę. Co jest grane ty? Dobra moi drodzy, a więc jak widzieliście dostałem podwójną rekompensatę, ponieważ gracze, którzy nie otrzymali nagród Zalej Pucharków Dostali w sklepie rekompensaty Było to 1100 kredytów, 1100 punktów mocy i 4000 golda. No ja o tym wiedziałem, ale nie wchodziłem w BESA w sumie. No i wbijam sobie na BESA podczas ostatniego live'a wchodzę. No i tak jak widzieliście, miałem tą rekompensatę I w dodatku. Pisało mi, że zdobyłem kredyty, kliknąłem a i tak je dostałem, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. Nie, może to jest coś z kodem panda. Myślę, że jak wpiszecie kodik panda, to też będziecie mieli takie super błędy, więc moi drodzy, wspierajcie mnie z kodikiem panda w sklepie, szczególnie jak. Kup Kupujecie jakieś gemy, pakiety, karnety, skiny i tak dalej. Mega, dziękuję wszystkim za wsparcie. Im więcej osób wspiera, tym więcej konkursów na kanale, więc warto wspierać. Tu mamy jakieś skinki, ale to mnie za bardzo nie interesuje. Mamy za darmo monety, ok, jako codzienny prezent. Są również nowe skiny, jest ten potężny skin do Amber, moi drodzy, który wam pokazywałem. Więc jak go kupujecie, Kodzik Panda, Krampus Asha mam. Niektóre osoby z was też mogą go mieć, jeżeli wygrały konkurs na moim kanale i jest również sam Yeti. Więc jak kupujecie Kodzik Panda w sklepie. No i co my mamy? Mamy kredyty zdobyto. Co jest grane? Ja mam jakieś zbugowane konto. Ja dostaję rzeczy, mimo tego, że piszę, że zdobyłem je. To jest jakieś chore widzowie. To jest oczywiście za prezenty, chyba te dzienne, co są. Ale to jest jakieś giga dziwne. Ile ja już mam punktów sławy? Patrz, ja mam 1340 punktów sławy. Będę miał za chwilę światową sławę 2. No niesamowite. E, dobra, coś mam jeszcze za darmo, chyba nie, tylko się coś zbugowało. Mogę coś ulepszyć, ale. Na razie nie będę ulepszał, bo chcę ulepszyć najpierw wszystko na dziewiąty. Graja jeszcze muszę sobie powbijać e, sama, gusa, Janet. Oraz bony, i później już będziemy wbijać na dziesiąte poziomy i tak dalej. Dobra, zobaczmy sobie, jakie są tu mapki. Zaraz zagram jakąś gierkę. Jestem w trakcie wbijania czestera na 25 rang na live'ach. Może już go mam wbitego, nie wiem, bo nagrywam to w moi drodzy niedzielę, a jeszcze live'a dzisiaj planuję zrobić wieczorem, więc może już wbijem, zobaczymy. Ale jeżeli nie, no to na pewno będę wbijał ten 25 rang. Będą live'y z wbijania 30 tysięcy też w tym tygodniu, więc wbijajcie, moi drodzy, live'y są tak około 17:30, 18:00. Myślę, że jak dzisiaj oglądacie ten film, to również sobie jakiegoś streamka odpalimy. No i co, zagramy sobie jakiś meczyk, potok, czaszek. Nie najgorsza mapa, ale też nie najlepsza. Wczoraj jak grałem na live'ie, to fajne mapki były, szczerze mówiąc, więc... Znaczy fajne mapki, fajna jedna mapka była. No ale już się zmieniła, więc zobaczymy, jak mi dzisiaj pójdzie chesterem na tej mapce. Fajnie by było wbić ten 25 rank. Lubię strasznie chestera, fajnie mi się nim pyka. Może to będzie ta postać, którą wbijemy na 30 rank, jeżeli dobijecie 3000 lapek w górę pod tym odcinkiem. Zobaczymy. Może coś innego okaże się jeszcze, moi drodzy. Dobra, mamy jakąś nitkę 7000 życia, ma, no dosyć sporo. Nitka tutaj jeszcze z wyposażeniem, której dodaje shielda, więc naprawdę sporo tutaj ma tego życia. Ja sobie spróbuję zebrać jakieś jeszcze par cubów y fajne. Dobra, mam cztery teraz ataki, więc spoko. Kurczę, ale niestety je zmarnowałem. Tu jest Mortis. Mortisa się troszeczkę boję. Okej, okay, dobra. Okej, okay, on to zbierze. On to zbierze niestety i padnie. Dobra, padł przynajmniej tyle. Ja jeszcze trafię, nie trafiłem. Dobra, trzeba będzie uważać. Osiem osób jestem na midzie, trzeba stąd uciec. Nie polecam widzowie stać na środku. Myślę, że też niedługo będę musiał już nawalać trójki Chyba, że siądzie ten 25. rank na solo, zobaczymy Solo jest fajne do momentu, aż nie ma za dużo teamów Jak jest już dużo teamów, to już potem nie opłaca się grać solo e, Ostatnio na live już troszeczkę tych teamów było, ale nie jakoś dużo Tam po 2-3 osoby się teamują Gorzej jak 8 osób się timuje i 2 się nie teamują Potem są dymy do małej strefy e, Myślę, że tego Leona szczerze mówiąc możemy porobić Zobaczymy, co z tego wyjdzie Dobra, spróbujemy po niego podejść, dobra, 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 w miarę tam coś ogarnąłem, trzeba uważać na niego, bo on może zniknąć, ta Ems się tam ładnie ustawiła, kurczę pieczone, bo ona w tym środku sobie siedzi, porobiła tego Mortisa, jak ja tam go też robiłem i zajęła środek z No to jest dobra miejsc, miejscówka dla niej, jest Leonik, ale to jest bocik, dobra, ona tutaj coś spróbowała, dobra, jego porobimy, bardzo ładnie, mam ult, ale mi się nie podoba ten ult, okej, okay. Ty koleżanko, idź mi stąd. Ja mam ulta wrażliwego, co ją stunuje, więc to mi się przyda na koniec. I tylko wywalić ostatniego ziomeczka. Jak wywalimy go, to będzie zarąbiście, więc tylko wywalić tego typa i jest dobrze, widzowe. Jak tylko go wywalimy, to jest zarąbiście, więc taki jest plan, żeby go wywalić. No i nie mów, że on się z nią stimuluje. No to jest jakiś żart chyba. Dobra, opanowałem środek w sumie, to, to mnie cieszy. Ja sobie zrobię coś takiego. Dobra, dzięki. Bardzo ładnie, wlatujemy sobie tutaj. OK. i mam znowu stuna. OK. Cyk, dobra, bardzo ładnie wygrany meczek, moi drodzy. Plus 10 pucharków, bardzo ładnie mi poszło, szczerze mówiąc, spodziewałem się, że nie będzie aż tak łatwo. A naprawdę matka dosyć spoko. To co, widzowie, jeszcze jedna gieraczka i wbijamy sobie na odcinku 23 rangę na czesterze, Bardzo fajnie by było zakończyć odcinek w taki piękny sposób. A Wy, moi drodzy, napiszcie w komentarzach dzisiaj pod odcinkiem, ile macie Legend w Brawl Stars, W sumie jestem ciekaw, ile macie Legend w Brawl Stars. Ostatnio się was pytałem, czy oglądaliście film z 8-bitem. Albo czy macie jakiś spray, to dzisiaj możecie napisać w komentarzach, czy macie, moi drodzy. Znaczy, czy macie, albo nie macie legendy i ja zginąłem w taki sposób. Nie! Jaka odklejka. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz musimy walnąć gierę Masakra, co ja odwaliłem, dobra, bo jeszcze się zagadałem za bardzo. Ile macie legend? Widzę, napiszcie. Ile macie legend? Jak nie macie, to też napiszcie. Zobaczymy e, ile osób ma. Nie wiem tam 3 legendy, cztery legendy i tak dalej. Ty on awczy Kolego? Dobra, przynajmniej jeden parkiu, już jest jeden ziomek mniej, ale wtedy taką odklejkę walnąłem przed chwilą, masakra widzowie, naprawdę, żeby dynamite mnie w taki sposób porobił, to wstyd, dobra, zbieramy sobie na razie bo mamy dwa trzeciego, jakbym walnął jeszcze, to by było spoko, więc sobie go zbierzemy, dobra, bardzo ładnie, następnie tak, czy ktoś jest na midzie, właśnie kurcze, pieczone, nie wiem, dobra, chyba nikogo nie ma, bo bym je porobił, Dobra, ładnie, lecimy sobie w środek. No i powiem wam, że jak mamy ogarnięty środek, to myślę, że będzie spoko i powinniśmy już mieć wina. Nie, ale jeszcze zobaczymy, ja bym sobie walnął tak, żebym miał. O, trzy strzały. Trzy strzały są git, bo potem jeszcze mam czwartego nadobite. Jakbym za pierwszym razem ziomka nie porobił, więc zobaczymy, są już teamy, jak widzicie. Jest L Primo, jest tutaj Mortisek w teamie. Nie podoba mi się to. Jakiegoś Edgara tutaj robi, nie, chyba Ulta chce sobie naładować. Oj, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, widzowie. Jest Dynamite, który ma mm, gadżet walnięty. Więc, jak Dynamite mi tu rzuci przypadkowo gadżet jakiegoś ulta później, to będzie lipa. Albo oni porobią tego Dynamite'a. Dobra, on, on wyrzucił to, wyrzucił to, to mi się podoba. Dobra, niech oni się tu strzelają. Zarąbiście, mano. Dobra, bardzo ładnie. Teraz tak. Mam niestety, widzowie, teraz znowu trzy ataki. Dobra, ej, jak tam wleciał Chester. Chester co porobił? Powinien porobić Mortisa. Porobił. Dobra, Edgar dam, chyba go dobije. Albo Chester ucieknie. W sumie nie, no Chester powinien sobie poradzić. Ja mam ulta niefajnego. O, teraz już jest lepszy. Dobra, top 3 jestem. Eee, tego Edgara. Kurczę, no fajnie by było, jakbym go porobił. Mam ulta takiego, nie najgorszego na naszego Chestera drugiego, ale wolałbym mieć Stuna. Więc zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mordaczki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja mam 3. Mm, kurczę, pieczona, mam 3 i 4 ataki, on ma trochę więcej życia i mam tego ulta. No, powiem wam, że może być lipa. Spróbujemy, może odrzucić go w strefę zaraz, czy coś takiego, nie wiem, zobaczymy. Ok, porobił go, jeszcze ma ulta, no to będzie przegrana raczej. To będzie raczej przegrana, mordeczki. Dobra, wyrzucamy go. Wyrzuciliśmy go w strefę. Ok, walnął to, ale nie trafił. No i teraz powinniśmy mieć wina już na spokojnie spokojnie powinniśmy mieć wina, bardzo ładnie udało mi się zwyciężyć dwa razy, ale też raz naprawdę bezsensownie przegrałem no nie wbijemy tej 23 rangi, nie będę wam przedłużał odcinka specjalnie, żeby wbijać rangę moi drodzy na odcinku, ale tak jak mówię, wbijemy sobie na live'iku 25 rang mam nadzieję oraz wbijemy 30 tysięcy pucharków w Brawl Stars jako, że dobiliście pod ostatnim odcinkiem 1000 łapek w górę a jeżeli potem dobijecie 3000 to wbijam jakąś postać na 30 rank więc wszystko zależy od was, strzelcie łapkę w górę zasubskrybujcie kanał, ja mam dziękuję Dziękuję za trzymajcie się. Cię. Cześć.